Za sukcesy nie należy przepraszać niezależnie od tego, kiedy przychodzą, a już zwłaszcza nie należy za nie przepraszać, jeżeli rzeczywiście ich nie ma. Nie wiem skąd pomysł, że nagle osiągnęliśmy jakiś sukces i jest to zbieżne z wyborami, ponieważ wcale sukcesu nie ma. Jest odrobinę lepiej, ale nadal jest nieciekawie, a właściwie to tak troszeczkę jakby źle. Liczby rzeczywiście się nam troszeczkę poprawiają, ale nie są zbyt rewelacyjne. Mamy w tym roku trzecią i ostatnią projekcję od Narodowego Banku Polskiego na temat kształtowania się inflacji i PKB w roku przyszłym i kolejnym. Oczywiście ta projekcja zawiera jeszcze wynik tegoroczny. I jeżeli popatrzymy sobie na rok 2023, to PKB, jak widzimy, mamy znacznie niższe, ponieważ jeszcze w lipcu szacowaliśmy je na poziomie 0,6%. Teraz jest to 0,3% i jest to pierwsza negatywna wiadomość. Lepiej jest, jeżeli chodzi o inflację. Szacowane było w lipcu, że nasza inflacja średnioroczna wynosi 11,9% w przeciągu całego roku, natomiast teraz szacujemy, że wyniesie ona 11,4% i tutaj jest lepiej. W dół oznacza lepiej. Możemy się następnie przyglądnąć rokowi 2024 i tutaj mamy dwie pozytywne zmiany, ponieważ PKB będzie wyższe niż zakładaliśmy pierwotnie, a przynajmniej tak zakłada ta inflacja, bo nie 2,4%, a 2,9%. Natomiast inflacja powinna być niższa, nie 5,2% średniorocznie, a 4,6%. I tutaj rzeczywiście mamy delikatny postęp, przynajmniej w tych założeniach, bo przypominam, że założenia zakładają nam stałe stopy procentowe, a jak ostatnio słyszeliśmy, jest duża szansa na to, że będą obniżane. I tutaj bym się kolejny raz odwołał do tego rzekomego sukcesu. Skoro on jest taki cały czas sukces i sukces, to dlaczego te stopy przestały być obniżane już w listopadzie po tylko dwóch obniżkach? Nie mówię, że to decyzja jest zła, tylko jeżeli byśmy mieli tak duży sukces, no to byłyby obniżane nadal. Warto zwrócić uwagę, że obniżanie stóp procentowych podbija inflację w górę, jest to wiadomość negatywna, ale też podbija często PKB i to jest raczej wiadomość pozytywna. Teraz rok 2025 i tutaj mamy mieszane odczucia, ponieważ PKB realnie powinno być wyższe nie 3,3%, a 3,5 punktu procentowego, czyli całkiem dobra wiadomość. Niestety inflacja również prawdopodobnie będzie wyższa niż pierwotnie zakładano, więc nie 3,6%, a 3,7% średniorocznie. I na początek warto by wziąć pod uwagę inflację. Na początek ta pozioma zielona kreska jest to porównanie pierwszego kwartału roku 2024 i jak widzimy teraz w listopadzie 2023 szacujemy, że ta inflacja będzie niższa. Około 1%, czyli w najbliższym okresie, czy jakieś 3 miesiące, za jakieś 3 miesiące będziemy widzieć, że inflacja jest niższa. Ona miała spadać, a będzie spadać troszeczkę szybciej niż zakładamy. O 1% niż to, co prognozowaliśmy w lipcu. Niestety jest też wiadomość negatywna, to ta czerwona kreseczka. Ona oznacza, że ta inflacja do celu inflacyjnego wróci nam później, czyli mimo wcześniejszego, szybszego spadku, na końcu, czyli tam rok czy półtora roku później, nawet do dwóch lat, będzie ona spadała wolniej i będzie wyższa niż szacowaliśmy to w lipcu. I teraz warto zwrócić jeszcze uwagę na pomarańczową kreskę, czyli inflacja miała nam cały czas spadać do końca roku 2025, ale jak widzimy w prognozie listopadowej z listopada 2023, możliwe jest to, że do drugiego kwartału roku 2024 inflacja będzie nam spadać, następnie nieco urośnie i może to być trwać do trzeciego, czwartego kwartału 2024 i dopiero później ponownie zacząć spadać. PKB szacuje się jeszcze trudniej niż inflację i tak jak zakładaliśmy pierwotnie, ono powinno się powoli odkuwać i tak rzeczywiście jest, to widzimy z aktualnych danych. Jeszcze w lipcu prognozowaliśmy, że do drugiego kwartału 2024 będziemy mieć delikatny cały czas wzrost tego PKB i to jest wiadomość dobra. Później troszeczkę obniżenia drugi, trzeci kwartał 2024. Potem kolejny aż do końca roku 2025 miał być to stabilny, konsekwentny wzrost i to było fajne założenie. Troszeczkę gorzej jest w listopadzie 2023. Ta prognoza zakłada również, że ten pierwszy szczyt dobroci takiego z PKB osiągamy w drugim kwartale 2024. Następnie, jest tu wiadomość pozytywna porównując, utrzymuje się to PKB na całkiem dobrym poziomie. Kolejnie osiąga fajny szczyt w drugim kwartale roku 2025. Niestety później spada i jest to wiadomość jak najbardziej negatywna.
Warto zwrócić uwagę, że NBP podzielił się jeszcze prognozą dynamiki PKB dla ważniejszych gospodarek, ważniejszych na świecie i dla nas. I tu widzimy, że przewidywania generalnie nie są za różowe, a właściwie są troszeczkę gorsze niż te, które dostawaliśmy ostatnio, czyli w lipcu 2023. Strefa euro w każdym z tych kolejnych lat powinna osiągnąć wynik gorszy niż pierwotnie zakładano. Nie są to bardzo duże zmiany, aczkolwiek dość istotne. Również w Niemczech ta szacunki są gorsze niż pierwotnie zakładano. Wielka Brytania zyskuje w tym roku, natomiast powinna tracić w kolejnych 2 latach. Stany Zjednoczone zyskają prawdopodobnie w tym i w przyszłym roku, natomiast w 2025 będzie to nieco mniej niż pierwotnie zakładano. W Chinach generalnie powinny być wyniki słabsze niż były i to też wcale nie jest taka dobra wiadomość. Dla porównania, w tym zestawieniu Polska w 2023 roku byłaby na czerwono, natomiast w roku 2024 i 2025 byłaby na zielono.